Cześć wszystkim, witam Was serdecznie w nowym odcinku na naszym kanale. Dzisiaj zajmiemy się naszymi roślinkami, krzewami i tak dalej. Pokażemy naszą wiosenną pielęgnację związaną z nimi. Jest to taka moja, można powiedzieć delikatnie mówiąc, smychałka. Bardzo lubię krzewy, ogrodnictwo, także dzisiaj zobaczycie, jak my zajmujemy się nimi wiosną. W tle oczywiście nasze tujki, jest pewna z nimi historia, ale to później. Więc już nie przedłużając, zapraszam Was na nowy odcinek na naszym kanale. W tym roku do pracy postanowiłyśmy się odpowiednio, profesjonalnie przygotować, także przyjechała do mnie, a raczej przyjechały do nas dwie paczuszki z sklepu internetowego narzędzia.pl. Sklep powinniście już skojarzyć, ponieważ nie współpracujemy z nim od wczoraj, ani od dziś. Mamy tutaj zarówno urządzenia takie tradycyjne, wybraliśmy tutaj firmę Dedra, także wszystkie akcesoria pochodzą z danej firmy. Mamy tutaj dwie pary sekatorków. Wszystkie narzędzia są oczywiście teleskopowe. Będziemy tutaj pracować na wysokościach, szerokościach, co oczywiście zobaczycie później. I mamy również dwa urządzenia akumulatorowe. Mamy ładowarkę, mamy akumulator i tutaj na tym akumulatorze się skupię, ponieważ w oparciu o dany akumulator możemy pracować zarówno na jednym urządzeniu, jak i drugim, ponieważ akumulator jest kompatybilny zarówno z jednym urządzeniem, jak i z drugim. Także tak wygląda akumulator do danych narzędzi. I tutaj z tyłu w pudełeczkach mamy nożyce do żywopłotu i mamy sekatorek, także zaraz zrobimy razem z Wami unboxing. Ciach mach i mamy sekatorek poręczny, niebieski. Może nie będzie pasował do koloru moich oczu, ale naprawdę fajnie się trzyma w ręku. Następnie mamy, jak już wspomniałam, nożyce do żywopłotu. Tutaj gabaryt jest już troszkę większy. Otwieramy. I jest kolejny produkt. Także rozpakowujemy i będziemy coś próbować. A w tle moja wymarzona królowa z firmy Bayer System. Miałam oczywiście ulotkę, bo razem musiałyśmy naszą królową skręcić. Jest to 3x12 aluminiowa drabinka, która naprawdę była takim brakującym elementem w naszym gospodarstwie i z racji tego, że nasze krzewy są wysokie, no to widzicie, kilka pięter ta tujka ma, więc naprawdę adekwatnie do wysokości będzie nam się tutaj idealnie spisywała. Drabinka pochodzi z firmy edrabiny.pl. Oczywiście wszystkie urządzenia, zarówno te akumulatorowe, tradycyjne, jak i sama drabina będzie podpięta w opisie poniżej, także tam możecie się zapoznać z danymi urządzeniami, zarówno też ze sklepami internetowymi, czyli edrabiny.pl i narzędzia.pl, także tam Wam linkuję, tam Was zapraszam, więc wszystko mamy omówione i można działać. Na pierwszy ogień idzie modrzew zwisający, co widać na pniu. Drzewko, które nie jest z nami od pierwszego sezonu. Ważne jest, żeby takie drzewka obcinać, kiedy jeszcze to drzewko tak naprawdę śpi i nie wypuszcza tych zielonych takich odstrzałów. My ogólnie stylizujemy zawsze ją tak do połowy pnia, co zresztą widać, bo jest tam ono zagęszczone. O, idzie nasza gwiazda. Co, dawno byłeś na odcinku, co to, Luduś? Przywitaj się ładnie. Także do połowy pnia będziemy gałązki obcinać, bo w sezonie drzewko wypuszcza, co widać, bardzo długie gałęzie, aż do samej tutaj agrowłókniny, więc stąd taka długość od nas przyjęta. Urządzenie mam już przypięte z akumulatorem, także spróbujemy. Do urządzenia oczywiście trzeba się przyzwyczaić, jak do w sumie każdej rzeczy. Więc ogólnie mamy tutaj takie ostrza, do których oczywiście nie przywierają żadne gałązki, bo ostrza są odporne na właśnie jakieś takie resztki. Mamy tutaj bardzo dobrą stal, stąd też
wiadomo, jakby się coś przyklejało nam, to utrudniałoby nam to pracę, bo trzeba byłoby co chwilę czyścić ostrza urządzenia. Przez tyle lat strzyżenia oczywiście wszystkie drzewka się zagęszczają. W ogrodzie oczywiście mamy bardzo dużo szmaragdów. Nawet te tujki to są szmaragdy, ponieważ szmaragdy są odporne na mrozy, na wszystkie takie czynniki atmosferyczne. Więc w sumie jakbym miała polecać jakieś tuje i takie rośliny, to naprawdę w kwestii stylizacji to można kombinować bardzo różne rzeczy. My w sumie też takie combination mamy w swoim ogrodzie. W kwestii samego akumulatora to z tyłu oczywiście mamy wskaźnik, który nam pokazuje, jaką mamy ilość baterii. Sama bateria nie traci oczywiście na żywotności, także w każdym momencie tutaj cyklu ładowania, to znaczy użytkowania, można ten akumulator naładować, aby mieć tak naprawdę prąd w domu. To można śmiało pracować. Jeszcze jedna śrubka i można działać. Werka też już siedzi na ławce zwarta i gotowa. Także trochę pracy jest przed nami. Jak Weronika, nastroje po targach? Dobra jest. Dobra jest? A, to zaraz zobaczymy, jaka dobra. Uwaga. Ostatnie. Dobra, nie będę posadać. I czekajcie, od razu sobie związałam włosy. Związałam sobie włosy, żeby ich nie stracić. Także chwila. Jedziemy! Wcześniej sobie przyniosłam folię, żeby mama mi głowy nie obkręciła. To ukręci mnie, jak będzie to oglądała. Więcej? Werka to robi pierwszy raz, jakby co. I co, będziesz panią ogrodnik? No dzisiaj jestem. Jak na razie. No ci się mięśnie dzisiaj wyrobią. Będzie nie to tamto. Dobra, stawiam telefon i zaczynamy działać. Żeby Werka tego wieloletniego arcydzieła nie popsuła. No, zaczyna się już kształtować. Tylko żeby nam kapelusz nie wyszedł, to trzeba jeszcze boki zrobić. A, i teraz w sumie mamy okazję, to historia odnośnie tujek. Tuje kupiłyśmy w formie takiej kuli na pniu. Są to oczywiście szmaragdy, bo jak wspominałam, są to najbardziej odporna, jest to najbardziej odporna odmiana w kwestii tuj. Zakupiliśmy ją na pniu. I było to w okolicach, w sumie przed Weroniki Komujnią, także z racji tego, że tuja była już wcześniej wyprowadzona na pniu, to same drzewko ma już około 20 lat. Także z jednej kuli, zobaczcie, wyprowadziliśmy kolejne piętra, to jest jedno, drugie, trzecie i czwarte, także stąd też dlatego jest potrzebna nam drabina, bo jednak aż takie to my wysokie nie jesteśmy. I co? Także Marlenka, zabieraj się do roboty. Dobra. Nie ma stanie i patrzenia. A to tak fajnie mi to wychodzi. No więc bez folii byłoby ciężko, zobaczcie jednak. Oj, mama by była zła. Dobra. Bierzemy się. Dobra, dobrze, że o tej drugiej nie mamy ściętej, to akurat mamy fajny efekt porównawczy. Mamy tutaj praktycznie skończoną jedną tuję, taką tą naszą kombinowaną. I chciałabym wam pokazać, jak wyprowadza się takie kule. A mianowicie, tutaj jak widzicie, mamy 5 pięter i
każde było wyprowadzane w ten sposób, że po prostu najmocniejszy pęd zostawał wyprowadzany, reszta była ścinana. Także taki naprawdę najgrubszy pęd, który był na środku, nie zostawał ścinany, utwardzał się i zostawał. Tam jeszcze zostawiliśmy w sumie w zeszłym roku, bo nie wiedzieliśmy, czy wyprowadzać jeszcze jedno piętro, ale w tym roku, stety lub niestety, ten pęd zostanie za chwilkę ścięty. Przed chwilą z tatą przestawiłam sobie drabinę z drugiej strony, aby skończyć stylizację, strzyżenie z tyłu. Także coś zaczyna popadywać, ale mam nadzieję, że ta pogoda nam się nie zepsuje, bo naprawdę dzisiaj jestem tylko w sweterku, tak cieplutko, tak wiosennie. Zobaczcie, jak pięknie jest. Gładziutko. Wiadomo, może nie ma tego efektu, bo jest jeszcze tutaj sporo gałązek, ale efekt jest naprawdę powalający. Możecie zresztą to zobaczyć, bo tutaj obok druga bliźniacza nie jest ścięta, także wow. Będzie to czyścić w fontannie. No, ale mi ręka drży, ale mam nadzieję, że coś zobaczycie. Tutaj mamy właśnie ten pęd, o którym mówiłam. I niżej piętra. Wszystko ładnie z góry widać. Jesteśmy w sumie już najwyżej, jak się da. Nie no, tak jak najwyżej, tak jak trzeba. Także tutaj jest ten najgrubszy pęd. Więc zaraz zmieniam maszynkę do cięcia i ścinamy to, co się hodowało. Zobaczcie, jaki gruby pęd jest wyhodowany. Hibikusa fioletowego, także w sumie teraz nie wygląda, ale musicie mi uwierzyć, że w sezonie naprawdę bardzo ładnie się prezentuje. Obcinamy go już od kilku lat, więc co widać, o tutaj tych rozkrzewień jest tutaj naprawdę sporo, co sprawiło, że krzaczek naprawdę kwitnie i robi się wiosną na taką zieloną kuleczkę, później wiadomo z delikatnym, pięknym kwiatem fioletu. Więc strzyżemy to i zaraz również będzie kulka, ale tym razem z patyczków. Więc jak wspominałam na początku, akumulator służy zarówno do jednego urządzenia, jak i drugiego, więc wypinamy, odkładamy. No i możemy odpalać. Łapiesz szyberkę? Ja mam swoje. A, to w nożyce. Dziewczyna ze wsi to jednak tradycyjne rzeczy lubi. Dobra, także odpalamy i przycinamy po prostu przy tych miejscach, gdzie już było cięte. Także przy gałązce zostawiamy tylko te rozgałęzienia. O, tutaj mam nawet już gotową taką gałązkę pierwszą. I tak wygląda już wystylizowany ładnie krzaczek, także zobaczcie, zostały tylko te rozkrzewienia, dzięki czemu krzaczek będzie bardziej bujny. Stworzyliśmy taki właśnie ala grzybek, więc zostało tylko ogarnąć gałązki. I jeszcze raz ważne jest w tym krzaczku również, aby nie obudził się tak naprawdę on. I nie było tutaj żadnych listków, bo wtedy już jest niestety za późno na strzyżenie.
Tam w oddali na tarasie mamy kilka spirali stylizowanych również. O właśnie, tu one są. Dwie mniejsze. Troszkę rododendronów. I tutaj trzy spiralki, także tego obcinania naprawdę jest u nas sporo. Sama tutaj tars gwiazda ma naprawdę, jejku, tyle lat. Ten gość również. Także są to już krzewy, giganty. Przyrosty mają bardzo małe, ale naprawdę średnicy już mają w kilku metrach. Poza tym tutaj w rogu mamy również pacjenta na leczenie, a raczej na strzyżenie. Mamy tutaj oczywiście również szmaragd do stylizacji. No coś wyostrzymy sobie ładnie. Mamy tutaj kuleczki i zobaczcie, jak te kulki są gęste. Te kulki są tak gęste, że nie da się tutaj wbić nawet palucha. Także strzyżenie ich jest bardzo proste. Wystarczy po prostu działać na tym, co jest na podstawie. A jest to oczywiście efektem wieloletniej stylizacji takich krzewów i przycinania ich. Także tutaj też również zabawy sporo będzie. Pomimo tego, że tych odrostów nie trzeba nie wiadomo jak dużo podcinać. Wystarczy te właśnie podżółknięte odrosty przyciąć. Prawda, Tołduś? O! I tak można też. Tak również można. Nie można tak, ty! Także naprawdę u nas jest tego sporo do podcinania. Tutaj mamy również jeszcze jeden krzaczek, tutaj modrzew, zwisający na pniu. Mamy tą wspomnianą kulę, która naprawdę wymaga tutaj sporo pracy, jest ogromna, wyższa na pewno ode mnie. I również jest bardzo zwarta, zobaczcie. Także mówię Wam, strzyżenie regularne daje jednak efekt. To jest coś w rodzaju tego dowcipu o tym, jak idzie kobieta do fryzjera i jak idzie facet do fryzjera. Że facet jak idzie do fryzjera, to jednak efekt jest naprawdę powalający. A jak kobieta idzie do tego fryzjera i wraca, no to już niekoniecznie. Więc tutaj mamy tę pierwszą wersję. W kwestii jeszcze krzewów, takich iglastych, to zobaczcie, wygląda on ślicznie, on nie wymaga już stylizacji, ale o czym bym chciała wspomnieć. Z każdej strony jest niby ładny i tak dalej, ale wyobraźcie sobie, że coś mu się stało pewnego roku i była tutaj dziura. Tutaj była dziura, ale co? Co w takich przypadkach zrobić? Ja na przykład zrobiłam tak, że taką gałęź wycięłam. Nie wiem, czy znajdę tą gałąź. O, tam jest ta gałąź, o tutaj właśnie. Została ona wycięta i zobaczcie, pięknie się ona zarównała, także nie usuwamy, naprawiamy. Ja jestem jeszcze z tego pokolenia, gdzie się naprawia, gdzie się ratuje, a nie wyrzuca, więc tutaj mam tego przykład, ale więcej pracy, mniej gadania. Zabieram się dalej do strzyżenia, do podcinania krzewów. Ogólnie jak przed chwilką nagrywałam tutaj odnośnie krzewów, to chciałabym jeszcze dodać odnośnie tej tutaj trawy, bo jednak ten zabieg został tutaj przeprowadzony z zniszczeniem tej trawy celowo, ponieważ będziemy tutaj działać w tym sezonie. Potrzebne są tu jeszcze obrzeża i tak dalej. Potrzebna jest również trawa. Będziemy tutaj naprawdę jeszcze w sezonie sporo działać, co również Wam pokażemy na kanale. Także nie martwcie się, wszystko jest w porządku. Na tej stronie ogrodu również będzie tak ładnie i zielono jak po drugiej. Z tej trawy sianej w zeszłym roku jestem bardzo zadowolona. Ona zarówno teraz wiosną, jak i nawet zimą, gdzie topniał śnieg, wyglądała rewelacyjnie, także naprawdę jestem z niej dumna. I tutaj będzie również pięknie zielono, ale na to potrzeba czasu i przede wszystkim sporo pracy, więc jeszcze kilka kroczków przed nami, aby tutaj było ładnie i cieszyło to oczy. I tak wygląda kuleczka po strzyżeniu. Dlaczego mówię po? A tam są jeszcze listki gałązki, bo padł mi akumulator. Także wszystko sobie już resztę dokończymy nożycami. Akumulator pójdzie do ładowarki, do gniazdka, także i tak jestem w mega pozytywnym szoku, że ten akumulator tak długo mi wytrzymał. Myślałam, że już dawno mi padnie, a tej kuli nawet nie zacznę. Jest ogromna, naprawdę jest ogromna. Możecie mi wierzyć lub nie. A zresztą ogrodzenie macie bliziutko, także tak się zobaczcie.
więc w szczególności przy takich dużych gigantach ten sprzęt robi robotę. Oj, robi. Więc tutaj naprawdę zostało mi się kilka takich listków, więc sobie pokończę, a tam w tle bogini zielonej mocy nasza Vera sobie śmiga. Ona również nie próżnuje. Co, synki, synkusi? Chciałaby dusza do raju. I kuleczka jest już po strzyżeniu, już ją poprawiłam, jeszcze jakieś tam listki zostały. Wiadomo, jak to po strzyżeniu. A kto to mnie odwiedził? Jak ktoś, to jest Azorek, to jest psinka naszej babci. No, narzędzia oczywiście. Ja je polecam. I Azorek też. Tak, Azorek też poleca. Jestem naprawdę w mega pozytywnym szoku. Zawsze robiłam to jednak takimi narzędziami prostymi. Nie wyposażałam się w takie profesjonalne, także byłam jakaś zawsze przeciwna tym narzędziom akumulatorowym, a tu taki szok. Zdecydowanie praca jest chyba z 10 razy szybciej mi to poszło tutaj tymi nożycami i tak dalej, tymi narzędziami akumulatorowymi niż takimi tradycyjnymi, więc naprawdę to jest coś. Ta kuleczka to naprawdę, pomimo gabarytów, ja teraz jestem na chodniku, to jestem trochę wyżej, ale teraz, zobaczcie, ona jest tak duża, a tak szybko ją obstrzygłam, wystylizowałam, więc no, tutaj jest zdecydowana polecajka. Oczywiście w opisie podlinkuję Wam wszystko, zarówno drabinkę, która pochodzi ze sklepu internetowego edrabiny.pl, jak i narzędzia.pl w kwestii narzędzi, tych, które są u nas. Oni mają taki tam wybór. Boże. Ale co tam będę mówić? Zobaczycie, wejdziecie, to się sami przekonacie. Obsługa to normalnie jest bajka, chłopaki. Zawsze ze szczerego serduszka doradzają, więc sama też bym może coś wybrała, ale z nimi to, no mówię, zakupy to jest zawsze bajka, więc ja już nie będę przedłużać, coś już zaczyna mi kropić. Pogoda jest taka jakby niepewna. Werka jeszcze z tatą w polu. Ja jeszcze tu sobie trochę podziałam, no więc, ale to już oczywiście poza nagraniem, więc ja się już z Wami żegnam. Było mi bardzo miło, mam nadzieję, że zostaliście ze mną do końca. W opisie jest wszystko podlinkowane, więc możecie tam sobie zapoznać się z tym, co ja przygarnęłam do siebie. Więc lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie, obserwujcie nasze social media, aby być z nami na bieżąco. Było mi bardzo, bardzo miło, ale jestem podjarana. Cieszę się totalnie, bo kto mnie zna, ten wie, że to jest moja zajawka. Ja mogłabym w ogrodzie siedzieć dzień, noc. Dzień i jeszcze trochę, także często mi na to czasu braknie, ale dobra, już pomijając fakty, nie będę przedłużała. Jeszcze raz było mi bardzo miło i żegnam się już z Wami, więc buziaczki i do zobaczenia w kolejnym odcinku na naszym kanale.